Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, prawda, przesympatyczny skład tutaj się nieźle zebrał moich głów w Minecrafcie. Oczywiście jest ze mną, uwaga, będziemy po kolei mówić. Milki. Cześć, jestem Szczypson. Jest ze mną Dave. Elo. Bzyku. Siemaneczko, to Ściki. Yeti. Siema. Steve. Good morning. Good morning i Bobot. Siema, dobrze. Jestem suchy. Jesteś... czemu suchy? Bo tosty. Aha, dobra, suche. Nieważne. Dobra, słuchajcie, dzisiejszy odcinek polega na tym, że nie opowiadamy śmiesznych, znaczy nie śmiesznych, a suchych sucharów, tylko dzisiaj robimy tak jakby tabliczki, tylko z głowami, dlatego mamy tutaj wszystkie głowy osób dzisiaj biorących udział w tym filmie i na przykład dajemy taki przykład, kto najwyżej skacze, no i wszyscy zakładamy głowę tej osoby, którą uważamy, że najwyżej skacze. Game. Czemu stupid game? Nie wiem, jakie spaje to wolnie, co to ma być w ogóle? Ja czekajcie, żart. Ja nie mam czasu. Czekaj, żart ze ślimakami, nie? Słuchajcie, no, to dawaj. To jest na pomysł. I idą trzy ślimaki przez tory, nie? I jeden mówi, o kurde, pociąg! No tak, to jest słynny żart wujka Łukiego. Dobrze. Bardzo, bardzo zabawny. Okej, dobra, słuchajcie, no to w takim razie za żart już punkt tutaj dla Dawida. Ale teraz tak, kto chce zacząć i pierwsze takie pytanie zrobić? Dobra, ja mogę. Dawaj, ja mogę pierwszy. Dobra, wybieramy teraz osobę, która... Ej, ale odwróćmy się wszyscy do siebie plecami. No nie przerywaj mi. Plecami się odwróćmy, no co nie przerywam. A, że plecami i teraz zakładamy się odwracać. Dobra, dobra. Dobra, Steve, plecami. Dobra, osoba. Osobę, która jest najinteligentniejsza. Dobra. Uwaga, gotowi jesteście? Tak. 3, 2, 1, boom. Nie, Szybson jako jedyny dobry. Ale nie, ja uzasadnię swoją odpowiedź, no po prostu jako jedyny jesteś na studiach. A nie, są tu inni też na studiach. Ale dobra. Dobrze, bo to. Co? Robot, ty jesteś idiotą. No dobra, no ale... Nie, dobra już, to na poważnie już odpowiadamy. Dobra, no ja tak odpowiedziałem. Nie, poprawna odpowiedź to Bzyku. Nie, dobra, dobrze, ale... Ale zastanawiałem się, czy nie dać siebie. Dobra, kolejna osoba, która zadaje pytanie, kto? Może Yeti, ja myślę, że... Dobra, po kolei, no to idziemy z wskazówkami zegara, teraz ja. Dobra, więc uwaga, kto jest największym leniem? Mam go. Gotowi? Tak. 3, 2, 1, obracamy się. No. Że ty miałem rację, że ty to leń. Nic nie robi. Ja nie wiem, ja strzelałem. Dobra, nikt tego nie wygrał. Czemu ty mnie dałeś? Co ty robisz? Po dwa punkty. Jak leń, a czemu? A Dawid paczek na siebie dał. Siebie dałem, no bo nie robię tyle, ile bym mógł, nie? Nie, nie, no, ale ten Steve to żart chyba, więc ja mam myślę. Dobra, ale młyn jest. Dobra, czyli po prostu tyle samo głów na Steve'a, co na Yeti'ego. Uznajemy to za remis. Dobrze, w takim razie Dave. Można wygrać zwycięstwo. Odwracamy się plecami. Mądrzy ludzie nie pracują. Czekaj. Dobra. Kto waszym zdaniem ma najlepszy styl? Okej, ubierania się. Ale w Minecrafcie? Nie, normalnie. Tak, w Minecraft drip. Dobra, no... Dobra, 3, 2, 1, dawać! Co jest? Dlaczego ja wygrałem? Nie, ale poczekajcie. Bzyku, jak mogłeś dać Dave'a, jak on jest goły? Jesteś chory. Tak, ale... Nie zrozumiałeś. Dobra. To miło mi oczywiście, no ale dobrze, no nie będę... Siebie nie chciałem dawać tutaj, bo tak w superlatywach siebie to... Pierwsza konkurencja, gra. Dobrze, kolejne, czyli Steve, teraz ty musisz jakieś pytanie zarzucić. Steve, ja? No poczekajcie, bo ja nie mam pomysłu, ale... Jakiekolwiek. Teraz zamyślę. No, coś tam wiesz. Ma problem. Czekaj, dawaj byle co, nie wiem. Kto lubi budować na polionowie cokolwiek? To mogę ja. Dobra, wiem. No dobra, dawaj Steve, no. Kto ma najmniejsze powodzenie w czubci przeciwnej? No co? Najmniejsze? Teraz jest najmniejsze. Dobra. Jest problem, bo nie mam bzyka głowy. Dobra, gotowi? Daj mi to. Dobra. 3, 2, 1, dobra! No to nie mogę! To jest to. Tak miało być. Dobrze, to w takim razie
Czy chcesz jakoś skomentować to, Bzyku? No tak, chcę to skomentować. Ja to jeszcze zobaczycie. Zrobię sixpacka, pójdę na siłownię i kurde, nie pokażę. Dobra, Bobot, teraz ty. No to kto ma największe powodzenie u płci przeciwnej? Ojej. Dobra, dawajcie, bo to jest proste. Dobra, 3, 2, 1. No, of course me. Bobot. Dick, oh my god, co wy mówicie? Bobot, stary! To jest oszustwo, jaki Bobot! Ja dałem Dave'a, bo on jest szalony w tych tematach. Steve, ty nikogo nie dałeś, jesteś Dave'a. Ja siebie dałem, bo ja mam największe, no, co ci chodzi? Taki głupi Steve, no dobra, no to kolejne, Emilia w takim razie. Okej. No to w takim razie, kto jest najśmieszniejszy? Najśmieszniejszy. Niestety nie ma takiej osoby, no. Ej, ciężkie strasznie. No dobra, powiem, dam tak, kto mnie ostatnio najbardziej rozśmieszał. A mnie też, dobra. Gotowi, 3, 2, 1, go. Ja jak sucharem walnie. Okej, okay, no ja dałem Steve'a. Steve. Bo jak na niego patrzę, to chcę się śmiać. No żałso takie żarciki rzuca. A Mareczek też oddaje. No dobrze. Remis, więc była Marek, no to a? tak, remis, no. Dobra, no to w takim razie Yeti, kolejne od ciebie teraz. To ma najgorszy styl ubierania. A to nie było? Oh my god, dobra. A było najlepszy, no tak. Dobra, gotowi, 3, 2, 1 w sumie. No czekaj, tak szybko to robisz, tej myślę. Psyku. Nie, stary. Dobra, okej, no. Wiedziałem, Yeti. Oh my god, jak to ja? Przecież ja mam twardę skrzydłkę, a on to co? I on. Z on nic nie mają. A ty chodzisz cały czas w tych samych ubraniach. Ej, remis, nie, dobra, wygrałem niestety. Oh my god. No dobra, no. Czyli jest, nie, jest 3-3, jest 3-3. A nie, 3-4, bo ty na siebie dałeś. Tak. O, no to bzyku. Jesteście gotowi? Tak, no dawaj. Tak. Kto z tych osób, które widzimy właśnie na naszym pasku zadań, jest największym złodziejem? No to oczywiście chyba wkopałem sobie grób, nie? Sam grób, nie? Ej, ale nie wiem szczerze, kogo bym dał. Dobra. Ciężkie. Trzy. No dobra. A, jeden. Co mnie bije? Odpowiadam, żeby było śmiesznie. Nieprawda, Yeti to złodziej, nie zapłaciłby za nic. Tak? Yeti to taki złodziej, no. A nic nie ukradłem, co ukradłem? No nie, ale mi nic nie zapłaciłeś. No dobra, no to w takim razie Yeti wygrał, tak? Dobra. Bo jest 4-3. Wygrałem! Czekaj, co? No, 4-3, na ciebie było. Dobra, czyli ja teraz, uwaga. Kto jako pierwszy będzie miał dzieci? What? Co to za pytanie? Ja myślę... Jest jeden osiu taki. Wow, ej, mega trudne, czekajcie, wy już macie odpowiedź. Ja nie, to... nie, totalnie nie, nie mam pojęcia. Ja wiem, dosyć. Oh my god. Albo ja dobra, no ja też wiem, ja już też wiem. Dobra, gotowi? Nie, czekajcie, ja nie wiem. Dobra, no. To wy w ogóle oh my god, ale wy jesteście stupi, co was pochwaliło? Ej, każdy dał co innego. To jest najgorsza odpowiedź, ja to jestem najgorsza it's odpowiedź w tym pytaniu w ogóle. Yeti, ale wygrał kto? No dobra, czyli wygrał... Yeti wygrał, bo ja i Bobo daliśmy. A nie, Steve! Bo są trzy a Steve trzy są, tak, dobra, no to Steve wygrał. Steve, chcesz nam wytłumaczyć coś? Nie rozumiem tej odpowiedzi waszej i mam to w dupie. Dobrze, no to Dawid, dawaj, teraz ty. Kto jest najbardziej pewny siebie? Okej. No kurde. Gotowy? Dobra, ja chyba wiem. No ja już jestem. No dobra. Kurde, nie. 3, 2, 1. Zjeti, ty chyba upadłeś na głowę. Oh my god, co? No ja bym dał Bzyka, bo on już ma, że tak powiem, psychę na wyższym poziomie, nie? On już za dużo zrobił w swoim życiu, żeby się bać prostych rzeczy. Nie ma się czego bać. On już co trzeba było przeżyć, ze wstydu przeżył. Nic nowego go nie czeka. Nie wiem, co w ogóle, dobra, to będziemy się opowiedzieć, jakie dymy tam się działy. O, dobra, nieważne. Dobra. Okej, Steve, teraz ty. Coś miałem powiedzieć, dobra, wiem. Kogo, jakbyście musieli, to byście wyrzucili z parionowo. O kurde, stary, nawet nie zadałem takiego pytania. Ja nie mogę, co to jest za pytanie. Ale dym, no. Dymisz. Dobra, no ja mam odpowiedź. Dobra. No, nie, to jest najgorsze. Nie mam odpowiedzi. Dobra. Oh my god, co wy robicie?
Dlaczego? No, Steve, no tutaj trzeba było tak grać. Ja też siebie. Jesteś tutaj na krócej. Idę. Nie, Steve, to tylko gra. Spokojnie. Steve, ale nie płacz. Nie obrażaj się. Dobra. Ej, Steve się płakał. No dobra, trudno. Chyba gram. Wraca, wraca. Nie, za drzewem się chowa. Chodź tu. Przeszło mu już. Chodź, chodź już. Już zapomniałeś przecież, że ktoś cię obraził. Chodź. No dobra, zapomniałem. Mam pustą pamięć. Dobra, dawaj, Bobo, teraz ty. Kto miał najwięcej związków? No, ale takich dobra. Oficjalnych, w sensie, że trwały... Oficjalnie. Ile musiały trwać, żeby uznać za związek? Tydzień. Związek to związek, nie? To wiesz chyba, jak jest związek. No, związek nie? To związek, no. Dobra, czy gotowi? Wie? No. Dobra, no. Ja liczę. Wasze liczę, a nie, swoje liczysz pewnie, co? Dobra, ja odpowiadam. Ej, ale zróżnicowane. Ej, dobra, no to w takim razie czekajcie, no to są dwa na mnie, dwa razy Emilia. Emilia ile? No Emilia 2 przez 2. Czekaj, ja muszę to policzyć, okej? Okay? Raz, dwa, trzy. No cztery razy mam. No to dobra, to nie ma co gadać, bo ja tak poważnie to jeden miałem, a reszta to były takie podstawówkowe... A Yeti ile? No nie wiem. Nie umiesz do tylu liczyć, tak? Czyli co? Czyli jednak Yeti. No dobra, kolejne pytanie, już nie drążmy, no wyszło tak jak wyszło. Dobra, no następne. Kto dał to pytanie? Teraz Emilia, no. Teraz ja, no to jak uważacie, kto jest najprzystojniejszym chłopakiem tutaj? Ale to było, nie? Chyba. O kurde. Nie, ale chodzi o wygląd. Było, czy nie? No nie, było nie, o styl było, i było nie, o ten, o powodzenie, a tutaj mówię o... Aha, okej. Najprzystojniejszy chłopak, dobra. Nie jest jasna, Jamal. Jamal. No i nie wiem co mam dać. Dobra, ja daję tak. Maro, ty to jesteś tak. Przepraszam. Dobra, czyli co? Czyli Yeti wygrał. Dzięki, moja sierść jest naprawdę niesamowita. Dokładnie, dobra. Czyli teraz Yeti daje pytanie. Tak. Kto najbardziej przygotowywuje się do odcinków na Palionowie? Dobra, na pewno nie ty. Dobra, ja dam tak, no. Ja też mam, dobra, 3, 2, 1. Kurde, nie wiem. Kurde, Dawid, tylko my w odpowiedziach jesteśmy. No dobrze, no. Ktoś na świecie obzykuł. No, nie ma co. Nie. Zniku, my się trzymamy, co? No, trzymamy się stary razem. Dobra, czyli czekajcie, czyli Bzyku zaczynał, czyli teraz toczymy równe, jakby minęły równe dwa kółka. Tak, no. Zróbmy trzecie, ostatnie kółko po prostu. Dobra. Tak, ale w miarę szybko, żeby to poszło, no. Dobra, dawaj, uwaga, Bzyku. Kto ma najładniejszy dom na Palionowie? Uwaga, dobra, i szybciutko, może jakieś odpowiedzi właśnie krótkie, takie 5-sekundowe. 3, 2, 1. Dobra, jeden, ja uważam tak. O, proszę, jedno. Wow! Pierwszy raz zgodnie wszyscy. Teraz, no. Wow, dobra. Dobra, ładnie. Dobra, to teraz ja, uwaga. Kto ma najsłabsze umiejętności w Minecrafcie? Okej, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ej, kurde, nie wiem. Chociaż no, w sumie tu jest to. Oh my god, czemu mi? Ja myślę, że... No Steve, ty. Robak, bo ty jesteś gorszy. Ty jesteś najdłużej z wszystkich w Minecrafcie, a najmniej umiesz. Nie wiem, jak to się stało. Nieprawda. Dobra, kolejne. Dawid, dobra. Robimy speedrun ostatni już, tu się nie rozgadujemy. Dawid, kolejne. Dobra. Kto waszym zdaniem, albo jak myślicie, umie najlepiej gotować? Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ale czemu tak? Pani Emilia! Jak Dawid? Jak on tylko do Lidla idzie po łososia i bułkę, to jest wszystko. To tak, ale nie, tak mi się wydaje, że w sumie umiesz gotować. No, nie. Co takiego ugotowałeś, Dawid, w swoim życiu? Teraz stare risotto. Risotto, no dobrze. To już jest coś, bo ja herbatę. Dobra, no to... Jajko zrobić, nie? Jajko, no też. Dobra, czyli teraz kto? Steve. No, tu poczekamy. Teraz mi? Oh my god, dobra. Tak, to Steve. You Steve? No.
Tylko będziemy Wiedźmu czekać teraz. Miałem lekkie problemy. Dobra, kto ma najbardziej narąbany na bani? Co? Jest 5, 4, 3, 2, 1, dobra. No oczywiście, no ja. Jest druga zgodna. Dobra, negatywna, dobra. Kto jest najbardziej kreatywny pod względem całego życia? Okej. Całego życia? 5, 4, no dobra, no ja tu jedyna tak, jeden raz dam taką odpowiedź. No jest dam dobra, na nie, wy jesteście jacyś wczorajsi, naprawdę. Moim zdaniem Bzyku jest kreatywny, jak mam z nim nagrać odcinek, a na przykład nie, on mi zawsze pomaga, co mam dodać na przykład do niego i to jest zazwyczaj coś spoko. Bzyku, jesteś wielki. Dzięki, stary. To też. No dobrze, kolejne, Emilia. Okej, kto najlepiej dysponuje gotówką? Dobra. Mam odpowiedź. Mam ja odpowiedź. Też. No, ja też. Dobra, 3, 2, 1. Oh my god. Marek, nikt tak jak ty nie potrafi oszczędzać, naprawdę. Nie, ale ja się oszczędzam. To prawda, Maro już nie oszczędza. Już nie? Można być tego świadkiem. Maro ci all-in. No dobrze, no to... Dobre gospodarowanie gotówką to nie jest oszczędzanie, pamiętajcie o tym. No to też prawda, no. Ale tak to dałem. No dobra, czyli teraz kto to był? Emilia, czyli teraz... Nie. Yeti. Teraz Yeti, tak. Kto jest największym tchórzem? Dobra. Na pewno to. 3, 2, 1, no dobra. Czemu ja? Bobot, no i widzisz, i to dobrze jest, ja na ciebie, ty na mnie i się wyzerowało. A wytłumacz się. No bo ty jesteś taki mały. No że mały to nie znaczy, że tchórz. No, nie wiem. Ja tak dałem, no, po prostu, no, nie wiecie. Jeden na jeden, no chodź. Nie mam teraz no, zbroi. Dobra, następne. A nie, to już koniec. Już koniec. Dobrze, no to w takim razie dziękuję wam, widzowie, za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym filmie. Jak chcecie więcej takich odcinków, łapka w górę, zapraszam do wszystkich osób tutaj, którzy byli obecni. Pozdrawiam, elo.